O, halo, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. I znowu nie mam obrazu, ale już momencik, zaraz coś z tym zrobimy. O! Dobra, nawet i mnie będzie widać, także witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. I wchodzimy do gry. Nie wiem, czy już się pojawiło, czy się nie pojawiło. Zaraz podgląd, co się... Jest, już wszystko gra i tańczy. Także witam was serdecznie w Train Valley 2 i dzisiaj przejdziemy sobie przez epokę przemysłową. Wczoraj sobie przesiedziałem, bardzo przyjemnie mi się w to grało. Zrobiłem sobie epokę pary, 3 godziny się zeszło. A dzisiaj sobie chwilę pogram właśnie w epokę przemysłową. Zobaczymy, jak daleko uda się dojść. Co uda się w ogóle zrobić. I tak, odprawa Wenecja. Czas mamy aż 20 minut. Unikaj zderzeń pociągów. Nie buduj więcej niż 70 fragmentów. Okej. Okay. Od razu sobie pauzujemy. Tak, o, nawet krzesła już są. Także no dzisiaj będzie o wiele bardziej to skomplikowane. Więcej łańcuchów produkcyjnych. No dobra, ale skąd te krzesła? Dobra, tu stąd te krzesła trzeba wziąć, ok. Teraz tak. Tu są belki. Belki trzeba dowieźć tu. Patrzę, co najtaniej by było zrobić. Najszybciej, najtaniej. No to tak, wstępnie widzę, że można by było stąd doprowadzić do tych dwóch miejsc i już powysyłać. Tu by były cztery pociągi, tutaj, a nie, bo mam już lepsze te pociągi. W takim razie, które są te lepsze pociągi, to one po trzy wagony ciągają, czyli tu wysłać bym musiał trzy pociągi, a tutaj dwa pociągi. No to zawsze jakieś pieniądze, tu bym mógł się też dołożyć jakimiś torami. Tutaj też troszeczkę byśmy mogli sobie zarobić. Pytanie, czy to by było opłacalne. Oczywiście musiałbym sobie zbudować jeszcze most. W którym miejscu? Wydaje się, że to miejsce byłoby najbardziej atrakcyjne. O tutaj. Z tego względu, że mało by było tutaj do usuwania czegokolwiek. No na pewno jeszcze tu trzeba pewnie. Tu aż 47 koła. No nic, dobra, na razie pobudujmy się w ten sposób, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Teraz możemy się pobudować. Tak, dobra. Nawet nie za drogo to wyszło. Teraz tak, tutaj szkło to stąd trzeba będzie wozić. Piasek stąd trzeba. No właśnie. Nie tak. Dobra. Jeszcze 23 tysiące jest. No i dobra. W tym momencie, żeby zrobić jakiekolwiek pieniądze, zaczniemy puszczać pociągi. Okej. Dobra, i zaczniemy już zarabiać troszeczkę. Hmm.
Dobra, tu już nam produkują piasek. Dobra, mamy już 22, także już jest dobrze, już jest dobrze. Chyba tutaj zrobię most. Jako pierwsze. 22 tysiące. Dobra, postawimy tu, niech będzie. Dobra, niech dalej. Tak, tu mamy 2, tu mamy 1. Dobra, to jeszcze za mało. No, czekam właśnie, aż się pracownicy tu wytworzą. Przyjdą na stację. Czy stąd możemy puścić już. Czekamy na jeszcze kolejnego. Już mogę puścić piasek, ale niestety nie mam jeszcze torów pobudowanych. A w sumie już teraz będę mógł sobie je wybudować. Także pociągniemy tu tory. Pięknie. I już teraz mogę piasek wysyłać. Już będzie z głowy. Z piaskiem przynajmniej. Już szkło będzie wytwarzane. A, jeszcze nie będzie wytwarzane. Muszę jeszcze pracowników wysłać. Dobra, ostatnie pieniądze wydane. Zaraz też będziemy drewno wysyłali. Tysiące. Ile będzie mnie kosztować teraz tutaj ta droga? A, pociąg jedzie. Dobra, jedź, jedź, jedź. Jedź, jedź. I teraz, ile mnie ta droga? O wiele za dużo. 6000 mnie będzie kosztować. A, mam tyle. O, spoko. Dobra. Czyli już drewno też mogę wysyłać. No to jest super. Szkło jest tylko tutaj do dostarczenia, także jeszcze w tory w tę stronę będę musiał pobudować. Także jak widzicie, to się staje coraz to bardziej skomplikowane. Dalej, piasek mogę znowu wysłać. Teraz wyślemy stąd kłody, niech tylko ten dojedzie pociąg. Stąd możemy wysłać, już tam się szkło robi, stąd możemy wysłać jeszcze pociąg z ludźmi do piasku. Stąd kłody wysyłamy. Teraz tak. Gdzie i kogo mi jeszcze potrzeba? Tu jeszcze w sumie mogę ludzi wysłać. To już wysyłamy ludzi. Stąd ludzi też mogę wysłać. Wyślemy ich właśnie powrotem tutaj do tych kłód. Przydadzą się. Teraz następnych ludzi mógłbym wysłać. Dobrze jest droga ustawiona? Dobrze. Wyślemy kolejnych ludzi tutaj z powrotem do... Znaczy z powrotem. No dopiero pierwszy raz będą jechali. Ale wyślemy właśnie do huty szkła. No tak, dobrze. Dobra, i teraz tak, mamy kolejne, mamy tak, 3, 6, 9 i szkło będzie już zakończone. Dobra, to już szkłem nie będziemy musieli się przejmować zupełnie. Szkło mamy już załatwione, tylko będzie trzeba je wysłać. Niech ten pociąg przejedzie, to się drogę pobuduje. Dobra. Już mamy drogę gotową, żeby wysłać szkło. Teraz tak, wysyłamy dalej drewno. Kłody. Tymi kłodami będzie najwięcej zabawy. Już pracowników mogę wysłać ponownie. Tu też pracowników mogę wysłać. No i musimy pilnować, żeby nam się nie zderzyły pociągi. Dobra, tu pracownicy do kłód jadą, jest w porządku. Jest tak.
Możemy już wysłać szkło, jedną partię. Teraz będziemy mogli wysłać drugą. Deski już też można wysyłać. Drugą partię szkła też wyślemy. Teraz musimy wysłać sobie pracowników, tylko wszystkie pociągi są zajęte. Dobra, to wysyłamy pracowników do huty szkła. I już szkło będzie załatwione. Już szkłem nie będziemy musieli się przejmować, przynajmniej jeśli chodzi o to miejsce. Szkło będzie nam potrzebne, nie wiem dlaczego, ale szkło jest nam potrzebne do budowy krzesła. Także spoko. Przyjrzyjmy się temu bardziej. Więc tak, mamy już 3 deski. Deski 6 jest nam potrzebne. To wyślemy sobie deski do miasta. I kolejne jeszcze 2 deski, które się wyprodukują, znowu wyślemy do miasta i te deski stąd już nam znikną. Zostaną nam już tylko i wyłącznie krzesła do dostarczenia. A więc mamy tutaj już kłody, więc kłody z powrotem możemy... A, nie ma lokomotyw, dobra. Kłody wysyłamy. Za 30 tysięcy kupimy sobie lokomotywę, przyda nam się. Pierwszy raz kupiłem lokomotywę. Dobra, deski tu już są załatwione, także teraz już tylko i wyłącznie... Czemu tu jest 5 pracowników? Coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak stąd. Nie wiem jeszcze co dokładnie. O kurde, nie tak pojechał z tymi kłodami. Zatrzymuj się. Wracaj się. Zatrzymuj się. I nawracaj. Dobra. Kłody pojechały. Teraz kolejne kłody. I tak, mamy szkło. No i tym, z tym szkłem tak średnio, bo nie mam jak go dostarczyć. To tak zrobimy. I wyślemy szkło. Teraz potrzebujemy też pracowników. Wysyłamy pracowników, bo nam potrzebne jest szkło jeszcze. Stąd pracownicy. Też nie wyślemy pracowników, oni sobie pojadą do huty szkła. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? Oni mają jechać do huty szkła, jest w porządku. Następni pracownicy też niech jadą do huty szkła. Drewno niech sobie jedzie... Tak, właśnie tutaj. No i jeszcze jednych pracowników będziemy musieli wysłać. Ja ciebie zatrzymam. Dobra, jedź dalej. Żeby nam się teraz nie puknęli nigdzie, bo dużo się zaczęło tych robić pociągów. Dobra, kolejni pracownicy nam są potrzebni. Rutyna, proszę bardzo, wpadło osiągnięcie. Dobra, już deski będzie można wysyłać. Teraz tak, tu nam potrzeba i tu. Deski trzeba będzie wysłać. I piasek. Już wysyłamy piasek. Tak, dobrze. I deski wysyłamy. Znowu piasek mogę wysłać. Więc tak, piasek idzie tu. Dobrze. Deski... O kurde, zaraz. Z deskami jest problem. Się zrobiło zamieszanie. Nie mam jak teraz tych desek podesłać tam. Jakoś tutaj damy radę? I cholery. Pewnie, że nie damy rady. Dobra, w takim razie musimy zacząć burzyć całe skrzyżowanie i przerobić je. I tak, w tę stronę. I w tę stronę. Tylko teraz tak, pracowników nie jestem w stanie
dowieść stąd. I tu szkło mi jest jeszcze potrzebne. Dobra, na razie tym nie będę się przejmował. Niech zostanie jak jest. Oj, cholera. Zatrzymuj się i ty też się zatrzymuj. Cofaj się. Dobra. Pracownicy niech sobie też jadą. Dobra. Póki co sprawa jest jakby wyjaśniona. Jeszcze pracowników wyślemy. Już mogę wysłać do miasta. Dobra, jedź dalej. Dobra, teraz tak. Stąd pracowników wyślemy. Do Kłód, niech sobie jadą. Mamy trzy krzesła. Zaraz krzesła wyślemy tutaj do miasta. My tu jeszcze możemy zdziałać teraz. Szkło możemy wysłać. Do tych krzeseł. Deski możemy wysłać do krzeseł. Będzie już kolejny ładunek. Teraz wyślemy też piasek. Tak, deski dobrze. Piasek na razie też dobrze jedzie. Dobra. Czekaj, czy oni mi są potrzebni? Gdzie w ogóle? A, są potrzebni. Dobra, tu musimy ich wysłać. Dobra, trzy krzesła mamy już. Wysyłamy krzesełka do miasta. No i będzie ładunek jeszcze dwóch krzeseł. O, to już będzie koniec. Dobra, zrobiliśmy to. Jest zrobione. Dobra. Już ostatni ładunek krzeseł pojedzie. Dobrze mówię? Dwa krzesła? Tu wiezie chyba trzy. Tak, dwa krzesła niech sobie jadą. No i dobra. Skończona robota. Załatwione. Chyba, że coś przeoczyłem. Cholera. Jak to się stało? Coś źle policzyłem. Kurde, lebele. Dobra. Mój błąd. Coś źle spojrzałem, no. Szkoda, że się cofnąć czasu nie da. Dobra, wysyłamy pracowników. No tak, potrzebujemy jeszcze właśnie szkła. I potrzebujemy desek. I pracowników jeszcze do krzeseł. Dobra, stój. Przy okazji zmienimy ci drogę, bo byś źle pojechał. Jedź. Tak, pracowników do krzeseł i deski. Dobra, do krzeseł. No i dobra, zrobione to. Dobra, mamy już szkło. Deski mamy, także już tylko na te... O kurwości, ale zrobiłem. Jak to jest? Chcesz pośpieszyć i ci wychodzi. Nie wiadomo co. Dobra, już się krzesełka robią. Ostatnie trzy. No i dobra. Tym razem już na pewno będzie wszystko zrobione. Wysyłamy. Jeszcze zdążyłem, 12:40, a 13 minut było na 3 gwiazdki. Także świetnie, dobra, zrobione. Myślałem, że spieprzyłem. Dobra, wieża Eiffla. Początkujący 50 coś. Dobra, 50 gwiazdek widocznie wpadło. No
Odprawa wieży Eiffla. Czas 22 minuty. Nie buduj żadnych mostów. Nie usuwaj torów. Takie mamy dodatkowe zadanie. Nie buduj żadnych mostów i nie usuwaj torów. No to teraz troszeczkę skomplikowali mi sprawę. Bo mamy tu jeden most i tu drugi most. I teraz, żeby cokolwiek zrobić, to będę musiał stąd tak dookoła cisnąć tymi pociągami. I jeszcze co lepsze, nie to, że aż, że tylko tu dookoła, ale aż tędy będę musiał się cisnąć tu. Także długa droga, bo to potrzebuje aż tu, więc będzie mi zajmował torowisko przez bardzo długi czas ten pociąg. Oj, obłęd, obłęd. Ale no nic. Zróbmy jak poprzednio, czyli... Czyli trzeba najpierw połączyć z tymi miejscami tak na szybko, żeby po prostu podwozić tych ludzi. Jak mostów nie można, to nie można. Bo tak, mosty i co jeszcze? A i nie burz torów, dobra, nie likwiduj. Mucha. Dobra, to teraz tak. Chociaż na szpak. Dobra. O, tak najtaniej jest, bo nic nie zburzyłem, bo każde właśnie zburzenie takiego elementu jak drzewa czy kamienie, jakieś właśnie takie rzeczy, czy nawet tutaj cokolwiek, jak będę chciał, bo chyba tędy też mogę zrobić torowisko, no to każde takie zburzenie to mnie kosztuje, także dodatkowy 1000, to lepiej to omijać. No i tak, interesuje nas tylko 10 zł, tylko interesuje nas właśnie złoto i interesuje nas to, co to jest blok stali, 15. Dobra. Teraz co dalej, jak dalej to zrobić? Drogo, mogę? Tędy? Nie, w tu. Nie tak. Tak. Mogę. Oj, drogo to kosztuje. O, ja pierniczę przez miasto puścić. Aż 10 tysięcy więcej, patrz. 10. Masakra. Aż dychę więcej to kosztuje. Ale skróci czas. Kiedyś będzie można to zrobić. Tak, kosztuje to aż 19. Stać mnie niby, ale to nie o to chodzi. Bo teraz mi na wiele rzeczy stać. Jeszcze, bo jest początek. A trzeba teraz jak najwięcej miejsc podłączyć do siebie, żeby można było właśnie pracowników podciągnąć. Dobra, jeszcze mamy 19 tysięcy. Może by się udało stąd odprowadzić. Jakby się udało wszystko podłączyć, to by było naprawdę świetnie. Jeszcze to jedno miejsce za 8 tysięcy. Nie, za 8 tysięcy już tego nie podłączę. Także to będzie musiało chwilę poczekać, ale możemy zerknąć, ile mnie to będzie kosztować. Znaczy tak czy siak, to będę musiał tam podłączyć. Tak jakoś najtańszym, najmniejszym kosztem. Na pewno będę musiał się podłączyć w ten sposób. 12 tysięcy. Okej, czyli jeszcze mi deczko brakuje. Dobra, póki co możemy wysyłać już pociągi. A, brak lokomotyw. Dobra, trzeba będzie też lokomotywy kupić. Przy okazji można zmienić kierunek. To już w sumie też. Dobra, mamy pieniądze, więc jedziemy z tym boksem. W ten sposób i w ten sposób. Dobra, już jesteśmy połączeni ze wszystkim. Prawie, bo jeszcze tu musimy się połączyć. Albo przez miasto przejść, albo dookoła. Jeszcze nie podjąłem decyzji, zobaczymy.
Teraz tak, jeszcze to już mam. Sześciu. Musimy dwa pociągi wysłać. Tu jeszcze jeden pociąg wysłać, dobra. Najpierw rozdysponujemy pracowników. Tak będzie najlepiej. W sumie jedź prosto, bo tam są bardziej potrzebni pracownicy w tym momencie. Dobra, teraz tak. To na pewno będę musiał dostarczyć w to miejsce, więc tu by się przydało zrobić podjazd. W ten sposób. To potrzebuję, czyli to muszę właśnie tędy się przecisnąć jakoś. Ile mnie to będzie kosztować? Ile muszę odkładać? Tu mi złoto nie jest potrzebne. Nie tak, tak. Potrzebuję 8000. Dobra, zaraz będą te pieniądze. Zaraz te pieniądze będą. Stąd już... Nie, jeszcze nie mogę. Tu muszę zrobić objazd. Właśnie tak. Bo stąd muszę wysłać tu pociąg. Także jego już mogę wysyłać. Tych pracowników też mogę wysłać już. Rudę mogę już wysłać. Tak, tak. Wszystko jest w porządku. Ty się na razie zatrzymaj. Dobra, jedź sobie. Tu mam już pracowników, zaraz będzie trzeba ich wysłać tutaj do rudy żelaza. Nie, do węgla, to jest węgiel, tu jest ruda żelaza. Dobra, już możemy, także wysyłamy. Kolejne złoto wysyłamy. Teraz tak, musimy się podciągnąć tymi torami. W tym momencie węgiel już mogę wysyłać. O kurwości, źle. Przecież ci pracownicy... Aj, chwileczkę, ja jeszcze tu pracowników nie wysłałem. To miejsce. Sztabek złota, także dobrze, niech oni tam jadą w to sobie. Dobrze, dobrze. Złoto, dobra, ty musisz się zatrzymać. Bo tu złoto jedzie. Teraz tak, co tu dalej? Tu jest, już mamy na full pracowników. Możemy wysłać sobie pracowników tutaj do rudy. No właśnie, to jest ten problem, że ten pociąg musi tak dookoła dymać. Tu jeszcze pracowników można wysłać do złota, bo na pewno mi się przyda. Jedź sobie. Rudą sobie wyślemy. Jeszcze jedną rudą. Może za dużo będzie nawet. Czekaj, wróć się. Uj, wróć się. Za dużo będzie tej rudej tam. Z tym musimy się wstrzymać. Dobra, pociągi sobie ładnie pojechały. Teraz węgiel potrzebujemy. Potrzebujemy pracowników. Było blisko. Dobra. Już nam się tworzył pierwsze elementy. Tak, złoto na razie wysłać im nie mogę. Mam 6 złota.
9, no to jeszcze jednych pracowników muszę wysłać, żeby mi wyprodukowali tu złoto i będę miał już 10 złota. Teraz tak, tu się produkuje ileś już tego. Dobra, wyślemy sobie ten pociąg. On sobie pojedzie właśnie tutaj. Idealnie. Jeszcze możemy pracowników wysłać do tego węgla. I zaraz jeszcze raz wyślemy do tego węgla tych pracowników. Proszę bardzo, ty na razie się zatrzymaj. Dobra, startuj. Ty jedź. Dobra, co my tu teraz możemy zrobić? Z tym nic nie możemy zrobić. Pracowników mogę podesłać do rudy żelaza. Dobra, stąd też pracowników wyślemy. Czekaj, kurde, to może nie do rudy. O, niech sobie jedzie w tą stronę. Niech pojedzie sobie tu do tych sztabek. Ten niech jedzie do rudy. Teraz tak. Węgiel tu możemy wysłać. Kolejnych pracowników. Okay, dobrze, dobrze. Pracownicy sobie jadą tutaj. Bardzo dobrze. To możemy wypuścić już, niech sobie jedzie, niech to sprzeda się. Zaraz pracowników jeszcze do wungla wyślemy. Stąd też pracownicy niech jadą. O kurwości, pewnie że źle pojechał. Ja pierniczę, gdzie go wysłałem? Nie tu, gdzie trzeba. Dobra. Ty musisz się zapauzować. Ty też. Jedź mi w tę stronę teraz. Dobra. Pierwsze złoto będzie można wysłać. Bardzo okrężną drogą niestety. Oj kurde. Potrzebuję tutaj pracowników, na pewno. Złoto wyślemy. Stąd złotko wyślemy. Stąd żelazo... O cholera, żelazo jest mi niepotrzebne teraz. Cholera. Zwracaj. Ale jak najbardziej pracownicy są mi potrzebni. Teraz tak, żeby się nie zdarzyły. Tym się zapauzuj. Cholera, jedź. Nie o to mi chodziło. O, jedź. Teraz tak. Cholera, nie, tu ze złotem wysłałem. No ale dobra, przynajmniej ten pojedzie sobie. Ten niech mi tu się zatrzyma zaraz. Dobra, niech sobie jedzie. Tak, jest dobrze. Ten może jechać. Jeszcze jeden z węglem wyślemy. Jeszcze jeden z węglem. Tylko że ten trzeci z węglem to już pojedzie sobie tutaj. Teraz co z tymi pracownikami? 6.
7 jeszcze 7, a 6 mam. Potrzebujemy, aha, 3 złota, to mogę wysłać złoto, dobra, niech sobie jedzie. Złoto, tylko teraz tak, to jedzie w tę stronę, więc tego będę musiał zaraz przytrzymać. Co mogę jeszcze komu wysłać? Bardzo już nic nikomu. Muszę teraz poczekać. Najpierw ten pociąg musi przejechać. Tu poczekam, aż się 6 wyprodukuje tego złota, sztabek, i od razu dwa pociągi wypuszczę. Zmienić trzeba. Dobra. Teraz to niech sobie jedzie, ten też niech sobie wyjeżdża. A, nie mam pracowników, no po prostu cudownie. Po prostu cudownie. Ty, pauza. Musisz tu wyjechać. To już pracownicy. Dwa pociągi wyślemy z pracownikami. Kurwości, nie w tą mańkę pojechał. Dobra, huk pojechał, niech będzie, niech sobie jedzie. Mówi się trudno, tam też będzie mi potrzebny. No to już takie bardziej skomplikowane jest. A przynajmniej tak się zdaje. Są tory dobrze ustawione, niech sobie to jedzie. Jeszcze węgiel. Jak zwykle węgiel. Dobra, jedź już, panie. Dobrze wszystko poustawiane, że jest w porządeczku. W sumie możemy jeszcze jeden pociąg kupić, tylko nie wiem po co, ale dobra, niech będzie. Teraz tak, dwóch pracowników trzeba tam wysłać do węgla. Kurwości, nie tak było ustawione, no nie chcie szlak. I przez to się schodzi dłużej. Nie oszukujmy się. Dobra, dwa pociągi z pracownikami. Niech jadą do węgla. Już sztabki złota będą zakończone zaraz. Bo tylko 7 trzeba dowieść. Mam 6, to jeszcze jedną musi zrobić. Tego też można wysłać. Niech sobie jedzie. Spoczko, teraz wysyłamy już sztabki złota. Bo drogę najpierw ustawmy, żeby nie było problemu. Pięknie. A, jeszcze węgla brakuje. No, jeszcze jedna sztabka złota i węgla brakuje. W sumie już można wysłać, bo to tylko jedna sztabka jest potrzebna. To niech sobie jedzie. Tu jest 3, 6, a mi potrzeba 7, no to jeszcze jedna właśnie jedzie, a resztę zawieziemy tutaj. W sumie ciebie już mogę wysłać, 3 zrobione. Droga jest prawie ułożona. Proszę bardzo. O, jedna sztabka. No i dobra, po tym węglu wyślę jedną tą sztabkę i będzie sztabka z głowy. Kurwości. No patrzcie, co za... Dobra, to wyślemy tą sztabkę w takim razie. Niech sobie jedzie. I ty też już jedź. Od
po sztabkę, to trzeba tu zmienić drogę. No nie, no na, nie będę miał tego czasu, 12:30, nie da rady. W sumie ten węgiel jest mi niepotrzebny. Na dobrą sprawę to mogę go nawet zapauzować tutaj. Tu drogę zmienimy. I teraz wyślemy to. Dobra, tylko tu zmienić Weylando. Dobra, ostatni ładunek chyba, nie? No to by wyglądało. No prawie, prawie, no. 13:19. Nic. Mówi się trudno. To nie jest pierwsze miejsce, gdzie nie zdobyłem wszystkich gwiazdek. Jest raptem raz, dwa, trzy, cztery takie miejsca. Dobra, teraz wchodzimy na zamek. Zobaczymy, co tam się wydarzy. I tak, czas misji 19:30, nie ulepszaj lokomotyw, nie niszcz obiektów o łącznej wartości przekraczającej 15 tysięcy. No i dobra, to widzę, tutaj jest tego dużo do dostarczenia wszędzie. No tu mamy, nie tak dużo, no, ale ogólnie sporo tych różnych miejsc. A jeszcze doszło coś takiego? Ruda miedzi, a do czego mi ruda miedzi? Sztabka miedzi, o proszę bardzo. No, to tego się nie spodziewałem. No, zawsze wydojdzie coś nowego, wiadomo. Czyli mamy teraz raz, dwa, trzy, cztery produkty do dowiezienia. Okej, okay, dobra. Czego tu zacząć? Oczywiście, no wszystko jest po przeciwnych miejscach. Tu jest piasek, tu jest szkło. Tu jest piasek, tu jest ceglarnia. Także no w dupie jesteśmy. To i to jest mi potrzebne tu. A żeby to dostarczyć? Nie, to jest jakiś żart? Zaraz. Ale numer. Żeby węgiel dostarczyć, to chyba mam... Na pewno mam jedną możliwość, ale nie wiem, czy druga też. Bo albo będę musiał tędy ten węgiel wieść, tak dookoła... Tu, albo tu ładnie obrócę, jeśli da radę, to tutaj ładnie obrócę i tędy będę mógł zjechać. Okej, nie wiem, czy dam radę aż tak nawinąć te tory. Wątpię w to trochę. Masakra. Chyba, że tędy i tędy. Zawsze to będzie trochę krótsza droga niż tak. Masakra. No to naprawdę załatwili mnie. No z czystej ciekawości, mamy pieniądze. To spróbujmy. Czego mam nie budować? Nie ulepszaj lokomotyw i... Aha, i nie niszcz. No dobra, są mosty możliwe. Zawsze będę mógł tutaj most postawić. Najprawdopodobniej. Tak, w tym miejscu most postawić. I może tędy zjechać. Tu. Ale to też jest kawał drogi. No także nieźle. Dobra, na pewno. Dobra, chwileczkę. Najpierw sobie ogarniemy to. Zobaczymy, czy dam radę tak się złamać. Nie dam rady. Zobaczcie, nie dam rady. Jeszcze mógłbym tak dookoła się przejechać, nie? Znaczy nie, tutaj też się tak nie złamę. To jest nierówny teren. No to czyli zostaje jeszcze ta opcja. Zobaczmy.
Tak, jeszcze tędy będę mógł w razie co pojechać dookoła, zanim most pobuduję, ale ile to mnie będzie kosztować taka wyprawa? To taniej most wyjdzie pobudować. Zobaczcie. No, żeby się dostać tutaj, to jest 25 tysięcy. To nie ma sensu, trzeba będzie most wybudować. To nie ma sensu, to tu most pobuduję za 25 tysięcy. No i zwyczajnie w świecie po prostu przejadę sobie w ten sposób, bezpośrednio tutaj zawinę i tu przejadę. No bo tak, tu mam co? A, nie burz tego, dobra. Nie. Na koszt jakiś tam. Dobra, to tak, stąd możemy brać pracowników. No na razie to jest takie najbardziej... Aha, nie tak. Tak trzeba. Dobra. Teraz tak, stąd będzie dobrze się podciągnąć gdzieś. Dobra. Teraz tak, tu jeszcze mamy. Jeszcze 18 tysięcy. To najbliżej jest na pewno ten. To miejsce. Wielopoziomowa droga. No właśnie. 10 tysięcy. Ciekawe. Pewnie nie dam rady się. Nie dam rady. Tylko dotąd dojdę. Jeszcze te dwa punkty trzeba będzie później połączyć. Ale w jaki sposób? To jest jeszcze istotne. No właśnie. Tu nie wjadę pod górę teraz. Źle. O, w ten sposób trzeba będzie. I tu mi będzie trzeba... 17 tysięcy. Dobra, to zaczynamy zbierać. Gdzie tu najpierw? Najpierw tutaj do węgla podeślemy. 3 pociągi do węgla. Dobra, zaczynamy. Dobra, to już mamy załatwione. 16 tysięcy. Dobra, to jeszcze... O, właśnie, 19 wpadło. Dobra, i się podciągniemy w ten sposób. Piasek jest bardziej ważny niż to miejsce, dlatego najpierw do piasku podciągam. I tak, to już 3, to teraz znowu O Jezusiu, tylko z jednym? No nie, z jednym pracownikiem nie będziemy wysyłać lokomotywy. Niech ona się zawraca. Niech ona wraca. Jeden pracownik to za mało. Dobra, niech jedzie teraz. Dobra, tu nam się produkuje. I to muszę dowieźć tylko i wyłącznie w to miejsce. Także no zaraz, ile tu potrzebujemy pieniędzy na to? 6 tysięcy, to mnie stać. Teraz tutaj trzeba rozgałęzienie za 2 tysiące, nie stać mnie jeszcze. Teraz tak, tu już mamy 3 i ich wysyłamy tutaj. Już pieniądze są. Wysyłamy pierwszy transport. Z tym węglem. Gdzie ten węgiel? Węgiel jest mi potrzebny tylko tutaj. Więc musimy teraz uzbierać na most. I most wybudować. I jakoś się tu ładnie zawinąć teraz. Ha! No, tu chyba trzeba będzie most, nie tu.
To będzie bezpieczniej zrobić 24 tysiące. Czyli tak. Teraz muszę się skupić. Ja w ogóle jestem w stanie zrobić w tym momencie. Piasek też nie dowiozę piasku. No. Cholera, nic nigdzie nie dowiozę. Tylko to na razie jestem w stanie dowozić. I pracowników. Nic więcej. Tak, teraz najbardziej potrzebne to jest szkło. I piasek. Czyli tak, tutaj most będę musiał postawić, żeby piasek dowieźć. A później z tym mostem będę musiał to szkło przetransportować do tego miasta. Także tu ładnie będę musiał się pozawijać. Dobra, 24 tysiące, to jest cel. Tu drogę zmienimy. Tak, bo węgiel mam, ale z tego węgla nic nie zrobię. Na szczęście tu za dobry hajs jest. Za 6 tysięcy już, to troszeczkę dam radę zarobić. Teraz tak, tu pracowników wyślemy. Wyślemy ich właśnie też tutaj. O, masz. Tu pracownicy nie są już potrzebni nigdzie. Nie, są tu. Tu muszę dostarczyć pracowników, także okej. Teraz tak, węgla nie dostarczę na razie nigdzie, bo potrzebuję właśnie ten most. 23 tysiące, a on mnie kosztował 24, także za momento będzie most. Będzie można cokolwiek już zrobić. Dobra, mamy już most. A teraz stąd trzeba będzie jakoś ładnie się podpiąć. Za 3000. No tylko to jest złe rozwiązanie. A z tego względu, boż, nie, zaraz. Cegły. Tak, to jest złe rozwiązanie, bo jeszcze cegły będę musiał przetransportować tym mostem. Chyba, że buduję drugi most. Bo jest taka opcja, że tak, no dobra, tu pobuduję tą drogę, no to szkło wyjedzie tędy. I szkło pojedzie tu. Ale teraz co z cegłami? Cegły mi nie wyjadą tu tym mostem, bo nie dam rady tak wygiąć torów i już tu połączyć. Więc zostaje opcja następna, żeby tędy pojechać. Tu kolejny most. I on ile kosztuje? I on mnie będzie kosztował... O Jezus, jeszcze tu duży zagajnik jest, to też drogo wyjdzie. 23 tysiące. O masz, jeszcze tory zlikwidowałem. Ale maniana. No to teraz psikus. No, psikus się wydarzył. Dobrze wiedzieć. No co jest? A, wyburzanie, dobra. Cyk. Dobra. Teraz tak, na razie to ja buduję to pod węgiel, żeby sztabki miedzi porobić. Żeby później sztabki miedzi dowieść.
tu będę musiał się połączyć z tym mostem, no i wraz tu będę musiał wyjechać. O, lipka. To no, co najwyżej tu trzeba będzie modernizację zrobić. Tak, będzie trzeba się połączyć. A później z tego toru w ten sposób jakoś. To będzie najlepsze rozwiązanie. I wtedy tym jednym mostem załatwię i ceglarnię, i tą właśnie sztabkę. A co ja tu mogę robić teraz? Jest mało czytelne tu na obecną chwilę. Tak, węgla jeszcze nie mogę wywieźć. Tu muszę to przerobić skrzyżowanie. To stanowczo. Dobra, niech on dowiezie tych pacjentów. Bo pieniądze mi będą potrzebne, dobra. Teraz muszę tu przerobić to skrzyżowanie. Bo to mi się nie podoba. Teraz stanowczo muszę to połączyć z tym. To na pewno połączyć z tym. Teraz to połączyć z tym. To połączyć by się przydało z tym. Muszę się jeszcze cofnąć. Tysiąc, no to nie, tysiąc to za mało. Potrzebuję 3. Dobra, ale już przynajmniej węgiel mogę wypuszczać stąd. A, dupa, nie mogę. Ajajajajaj. Na czym to zarobić? Pracowników wysłać. Tu pracowników jeszcze mogę wysłać. Niech się tylko zrobią. Na razie nie mam na czym zarabiać. Tu nie mam torowiska jeszcze. Pamiętajmy o tym. Także najpierw tu torowisko trzeba połączyć, żeby węgiel dowieźć w to miejsce. To już zacznę to produkować. Później te sztabki będę mógł okrężną drogą, znaczy może nie tak okrężną, to nawet jest dobra droga, wysłać właśnie tu. Dobra, niech to podwożą. Ile tu w ogóle mnie to będzie kosztować? 8 tysięcy. Cholera, nie będę miał, 7. Będzie 7 tysięcy. No to jeszcze pracowników wyślemy. Kolejnych. Dobra, tu połączone, tu za dwójkę, pięknie. Dobra, możemy wysyłać już. Nareszcie możemy wysyłać. Że wysyłamy. Dobrze. Teraz tak, tu musimy się połączyć, to mnie będzie kosztować 3000. Teraz możemy, jeszcze nie możemy. Najpierw to muszę dowieźć i będę mógł piasek zacząć wysyłać do huty szkła. Nareszcie szkło będę mógł, szkło wywozić. Pracownicy tutaj niech sobie jadą. Siedmiu, tu sześciu, tutaj wyślemy tu pracowników do huty szkła i zaraz będę piasek mógł wysyłać. Dobra, już wysyłamy piasek. Pięknie. Co teraz mogę robić? Węgiel jeszcze mogę wysłać i zaraz to też zrobimy. Wyślemy na full węgiel.
droga ułożona dla węgla? Tak, dobrze. To niech on sobie jedzie. Dobra, teraz zacznie to się naprawdę kręcić. Aż się boję pomyśleć, co będzie w 50 poziomie, jak już tam dojdę, jeśli tam dojdę. To już wygląda skomplikowanie i tak dość mało czytelnie, ale no. Dobra, już sztabki się robią. Tego chyba będę musiał zapauzować, bo chyba będzie za dużo. Sztabek 3, 6, dobra, zapauzujemy ciebie. Piasek będziemy wysyłać teraz. Dwa pociągi z piaskiem wyślemy. Teraz będziemy musieli wysłać jeszcze pracowników. Dobra, już mogę cię wysyłać. Teraz tak. Szkoła będę mógł wysyłać. Spoko. Pracowników trzeba wysłać do piasku. Teraz tak, 3, 6, 9. 9, to będzie załatwione. I tutaj jeszcze później. Dobra, czyli potrzebuję jeszcze dwa razy wysłać pracowników do piaskownicy. Teraz ile tych sztabek? 8. No to już będą sztabki zrobione. Dobra. Te 8 sztabek zaraz wyślę. I sztabki już będą z bani. Dobra, wysyłamy sztabki. Węgiel. Węgiel już też mi nie jest potrzebny. Przynajmniej tak przypuszczam. Teraz tutaj. I tu do miasta. Świetnie. Dobra. I już będą te sztabki miedzi zrobione. Pięknie. Teraz tak, jeśli chodzi o piasek, no to piasek nam jeszcze będzie tu ostro potrzebny. Szkło musimy... Dobra, 6 szkła to wywieziemy sobie w to miejsce też. Bo już mam 6 szkła, to wywozimy. Szkło też będzie... Czyli tam to miejscowo już będzie załatwiona. Dobrze. Pauza. Możemy kupić jeszcze jeden pociąg. To go wyślemy od razu. I stój, kurde. No, ale było blisko. Było blisko, dokładnie. Ja pierniczę. Było wciul blisko. Uff, dobra. Ładnie poszło. Okej. Okay. Dobra, to już mamy zrobione. Mamy 30, 60, 75 tysięcy. Jak będę miał 75 tysięcy, to lepsze te pociągi jeszcze. Bo tylko to mi zostaje tak naprawdę. Jeszcze most mógłbym w sumie do tej ceglarni wybudować. Żeby skrócić drogę transportu. Bo jednak będzie w huk długa. Transport będzie krótszy. Tak też może zróbmy już. Żebym zaczął od mostu. Myślę, że byłoby to najlepsze rozwiązanie. Tu go postawimy. No i teraz się zacznie. O, nawet fajnie ominęło się ten lasek, super. Zarąbiście. Dobra, teraz tak. Szkło tu jest załatwione, czyli potrzebuję teraz 8 szkła. Tu mam 6. To jeszcze jedni pracownicy są mi potrzebni. To już to szkło wyślę. Z którędy to ma iść? Tędy. Tędy to szkło ma jechać. Zaraz wyślemy jeszcze tutaj do piaskownicy pracowników. Na dobrą sprawę, to tędy mogę wysyłać pracowników do piaskownicy. Dobrze, pięknie.
Kurde, nie tak pojechał. Ja pierdziu, dobra. Mówi się trudno. Nie tędy chciałem. No i dobra. Teraz tak, tworzymy 8. Dlatego i 8. Dlatego, czyli tutaj mamy 3. 9, ok, bo tu jest 6, 9, cholera, źle się stało, bo nie mam pracowników, tylko 2 dowiezie, tych 3, już go nie zapauzuję niestety, to nic, myślimy pracowników, mówi się trudno. Dobra, i jeszcze jednego wysyłamy. Okej, teraz z tym piaskiem się bawimy. Aj nie, no cholera jasna. Wracaj z tym piachem. Dobra, szkło mogę wysłać. Szkło pojedzie sobie tędy. Tędy. Tutaj. Pięknie. Nawet się nie spotkają te pociągi. Pracowników trzeba podesłać. No i tu pracowników nie ma, to już wysyłamy. O kurde, tu jeszcze muszę się połączyć, zapomniałem zupełnie. O, w ten sposób, patrzcie, dobre, dobre, dobre. Porę. Ja pierniczę, nie tak. Źle się połączyłem. Ja muszę się przyłączyć tu, żeby tędy pojechać. Czyli nie wiem, czy w samą porę zaraz się okaże. A, gówno. Ucio. Tu wcześniej. Też nie. Tę stronę dopiero, bo mi z powrotem to nie ma sensu tam jechać. Dopiero w ten sposób. Dobra, czyli tak, ciebie pauza, się zawracaj, ty też się zawracaj, żebyś zrobił mu miejsce. Cyk, cyk, teraz zawracaj, zawracaj. Dobra, teraz jest w porządku już ustawione. Oj, maniana się tu porobiła. No ale teraz już dojedzie. 3, 6, 7, 8. Także już wszystkie cegły wywiezione. Także co jeszcze? Jeszcze 2. O, to już też wszystko będzie.
Proszę bardzo, już wszystko jest zrobione. Dwa jadą szkła, dwie cegły. Także no, jeszcze chyba się wyrobimy. Będą wszyscy... Nie, coś tu zrobiłem nie tak. Nie ulepszy lokomotyw. Urwości. W dupie, no. Trudno, przygapiłem się, zapomniałem o tym. No i ulepszyłem lokomotywę. Tutaj jedzie pieruńska. Mała. No nic, trudno się mówi. Byłoby 5 gwiazdek. Ale spieprzyłem, zapomniałem. Dobra, jedziemy dalej. Wykop. Nadal jesteśmy w epoce przemysłu. Dobra, co my tu mamy do roboty? Musimy wykupić dwa miejsca produkcyjne. Teraz klucze jeszcze będziemy robić. No to się będzie schodziło. Dobra, 22 minuty maksymalnie. Zarobić przynajmniej 383. Jeszcze musimy pamiętać o tym i nie buduj żadnych mostów. No właśnie, bo tu by ułatwiło przejazd. No. Dobra, tu już widzę dobre, łatwe pieniądze. Musimy połączyć tak, najpierw tu i tu. I stąd już będę mógł sprzedawać deski w mieście. To już zarobimy pieniądze. Więc tak też uczynimy. Dobra, czyli to już jest zrobione. Teraz dalej. Tu mógłbym już dowozić pracowników. No i tam jeszcze. Mam 6000. No już tam nie dowiozę torów. Trudno. Ale tu mogę zacząć działać. Także tak, najpierw te kłody załatwimy. Dwa pociągi. Rasta niech sobie jedzie do góry. Tego puścimy tu. Akurat najpierw przyjadą pracownicy, później deski. Albo odwrotnie. Znaczy deski, kłody. Kolejne kłody. Dobra, mamy już 24 000. Dobra, wykupimy to. Właśnie, to jest taki fajny psikus, że ja sobie tędy będę mógł jeszcze pojechać. Auć, aż 22 tysiące, likwidacja tego. Nie, 10 tysięcy. Kurde. No nic, ale będzie warto zainwestować, bo będzie jaka krótka droga. No. I tak trzeba będzie zrobić później. Dobra, ale najpierw trzeba zrobić w ten sposób. Wysyłamy pracowników. Thank you.
Ja pierniczę. Nie spojrzałem, co tu się odwala. Ale maniana, no. Super, po prostu świetnie. Brak funduszy. Och, kurwości. Ale maniana, no. Nie no, dawajcie od początku. Ej. Tragedia, tragedia. Tak spieprzyć. No zagapiłem się, no. Kupiłem się zupełnie na czymś innym. Tak to bywa, no. To poradzisz, nic nie poradzisz. Może najpierw... Nie, niech będzie. Dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak. Tak będzie 12. Teraz wykupimy. Ten dojedzie, to wykupimy sobie tę miejscówkę i zaczniemy tam też wywozić ludzi. Dobra. Teraz czekamy na deski. Pracowników wysyłamy. Kupimy to miejsce. Teraz tu trzeba się ładnie połączyć. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra, teraz trzeba zbierać za 20 kilka tysięcy, tak jak mówiłem. I trzeba będzie... Czekaj, 20 kilka? Jak to było? $21 000 potrzebujemy, ok. Kurwości, nie, tu z tymi deskami poleciał. Niech to szlak. Teraz co, no nie minie ta się. Ja pierdziu. Dobra, ty zawracasz. Dobra, 6 już mam. Dobra, to i ten z deskami niech sobie jedzie. Dobra, 21, to chyba będzie w porządku już. Pięknie, zrobione. Dobra, możemy zacząć wysyłać. Do te... Kurwości, nie zdą... Pracowników nie mam jak wysłać.
Będę pracowników trzeba będzie wysyłać. Czyli kolejne. Ile tu trzeba będzie? Czekaj, tu stąd zaczniemy. Nie, stąd muszę. Ile mnie to będzie kosztować? 14 koła, ok. Dobra. Teraz tak, pracowników musimy wysłać. Dobra, już mamy pieniądze. Dobra, jest pobudowane. Zaraz, okej, w sumie już z deskami to możemy zbastować, chociaż nie, chociaż tak, możemy już zbastować, tak. Bo to deski, ale musimy jeszcze zarobić odpowiednie pieniążki. A później stąd trzeba będzie linię tu pociągnąć. Dobra, pracownicy, bo oni nam są teraz niezbędni tam. Rudą, to węgiel jeszcze zawieziemy. No i pracowników trzeba wozić teraz. O ja, ale teraz jeszcze tu trzeba będzie linię pociągnąć, żeby to dowieść tu. I to jeszcze dowieść tu. Także no dobra, tu sobie poprawiłem, ale wraz trzeba dookoła puścić linkę. Okej. Także jakby nie było, to jest dupa. To już w sumie mogę zacząć budować. Na pewno w ten sposób. Aha. I w ten sposób. W sumie w ten sposób to nie wiem po co. A, tu, o, tu jeszcze węgiel mi jest potrzebny. O, proszę bardzo. Dobrze wiedzieć. A już węgiel niech się produkuje. Wyślemy 6 razy węgiel. Deski mogę już wysłać. Żeby deski już będą z głowy. Cholera, no. Wziął mi, najechał. Nie w tą mańkę. Zawracaj. Dobra, pracownicy też niech tam się turlają. Teraz w tą stronę. Niech mi węgiel wywiozą. 6 sztuk. Dobra, to tu już węgiel załatwiony. Nawet nie zauważyłem wcześniej tego. Dobra, 3 mamy. Teraz będzie już 6, to załatwimy sobie dookoła, się przejedziemy. A następnie, o, tu jeszcze deski są potrzebne. O, proszę bardzo. Pracownicy, niech oni się turlają. No. Jedź. Jeszcze 3.
Brak lokomotyw, dobra. O Jezusiu Maryjo, nie tu jedziesz. Dobra, mówi się trudno. Muszę na razie poczekać, bo do desek chciałem go wysłać. Jeszcze do węgla trzeba. Zawracaj. Dobra, można jechać. Cholera. Znowu błąd. Te deski muszą już jechać zupełnie gdzie indziej. No i huk. Dobra, od początku. Tak, deseczki mają jechać. Dobra, pracownicy. No ta, dobra, niech jadą tą stronę. Kłody niech sobie też tu jadą. Dobra, deski też już są dobrze ustawione. Aj, z jednym pracownikiem, no serio? No nie, no tak się nie bawimy. Wracaj. Ja pierniczę, no znowu? Nie zauważyłem. Naprawione? Coś tu słabo to wygląda. Oj. Niech to szlak. Dobra, teraz to wygląda. Jakoś. No nie zauważyłem, no. Cholera. I to wydłuży stanowczo. Gdzie te dzieci, pracownicy? O Jezu, z tymi deskami nie tu pojechał. O cię pierunie. Hamuj te deski. Co mi tu idzie potrzeba? To mi potrzebne. To dwa pociągi mogę wysłać.
Na razie jeden wyślę, bo tu w sumie prawie full jest. Niech się zrobi to, co ma się zrobić. Tutaj. Dobra. I pracowników mu wyślemy. Tutaj też powysyłamy pracowników. Dwa pociągi mogę wysłać. Dobra, klucze będą już skończone. Także spoczko. To mogę wysyłać. Gdzie? Tu. 3. Dobra, niech to jedzie sobie. Węgiel będę musiał wysłać. Dobra. Załatwione. Tu już jest ta miejscowość załatwiona. Tak już prawie. Tu węgiel będę musiał wysłać. I też już będzie z głowy. Oj, no było ciężko. Nie powiem, że nie. Bo bym skłamał. No, tylko nie wiem, czy ja zdążę tyle zrobić. No. Oj, dobra. Udało się. Cholera, nie tu pojechał. Nie jego szlak. Dobra, zawróci. Pojedzie dobrze teraz. No i w czasie się nie zmieszczę. Nie wiem, czy tyle zrobi i w czasie nie wiem, czy się zmieszczę. No. W sumie pociąg ten jeszcze mogę wysłać, to coś zarobi. A zarobić, dobra, zarobić zarobi, ale w czasie się nie zmieszczę. No te eksplozje dwie nie były potrzebne. Skopałem sprawę. Dobra, możemy wysyłać. Mnie dobrą sprawę, niech on jedzie tutaj, to go zawrócę. Już będzie bliżej, szybciej, niż dookoła jechać teraz. No i dobra, zrobione. No było ciężko. Nową lokomotywę. No super, że nową lokomotywę odblokowałem. Świetnie. Dobra, fabryka biżuterii teraz. No to będzie też ostro. Czas misji 22 minuty. Nie usuwaj torów i nie zatrzymuj pociągów. No to... No to ostro. Tak, widzę, że na pewno szkło muszę najpierw wytworzyć, żeby cokolwiek zrobić. Gdzie to? Tu się szkło wytwarza. Piasek. Gdzie jest piasek? Tu jest piasek, tu jest szkło. O la Boga. Jak ten piasek dowieść? Muszę tunel tu zrobić. Tędy. Piasek dowozić. Bo nie widzę innej opcji. Co do misiaku? Oglądamy coś?
O, tu już mam jeden tunel, dobra. To tyle dobrego, że mogę sobie tam przenieść tych pracowników. Tu muszę dostarczyć biżuterię. Tu złoto i szkło. To szkło, no to tym tunelem tu, co będę musiał go wybudować. Ile on kosztuje? 42. No raczej nie teraz. Tutaj też by się przydał tunel. Patrzę i widzę, że tak. Tu mogę się połączyć, tu mogę się połączyć. I tu mogę się połączyć, tylko nie wiem po co tu się łączyć. Nie rozumiem. To się mija w sumie z celem. Chciałbym się tu połączyć. Tak, piasek tylko i wyłącznie tu muszę. Więc ten tunel tylko i wyłącznie po ten piasek będzie mi potrzebny. Dobra, więc tak, na pewno muszę się połączyć tutaj. To jest pewne. Teraz to chyba trzeba w tę stronę pójść. Chyba na tym będzie koniec, przynajmniej póki co. Teraz muszę oszczędzać na tunel. Żeby ten piasek tutaj przerzucić. Bo to będzie tańsze rozwiązanie, bo na dobrą sprawę pewnie mogę. Nie, nie mogę. Myślałem, że tędy mogę przejść, ale nie. Dobra, w inną mańkę, w tą mańkę. Tędy mogę. Tylko co mi to da? To jest zasadnicze pytanie. No i zobaczę. Nie, nic nie zobaczę, bo tu nie mogę zejść. Dobra, wszystko jest jasne. Tu jest zbyt stromo, nie zejdę. Dopiero ten też nie zejdę. Nie ma nawet możliwości dookoła. Czyli tunel jest potrzebny. Dobra. Zaczynamy. Najpierw tutaj do kopalni. I do kopalni piasku, że tak powiem. A, jest tylko z dwoma, jedzie. Pierun mały. Cofaj się.
Dobra, idealnie. 30 tysięcy. No to trochę brakuje jeszcze. Teraz wyślemy tutaj trzech. Teraz wyślemy tutaj trzech. No to za moment będzie tunel. Dobra. Za momento. Oczywiście, no muszę mieć więcej trochę pieniędzy, bo jeszcze i tory muszę pobudować, także no, to, że wybuduję sam tunel teraz, to nic nie zmieni. Dobra, to tu już mamy na fulla, to jeszcze tutaj jedną trójkę wyślę i będzie niż z pieniędzmi, z zarobkami na razie. Teraz ten piasek jest najważniejszy. Dobra. 42. To jak ja tu zrobię ten tunel. Tak, zejdę bezpośrednio do niego. No i dobra. Zróbmy to. Patrzcie, i jeszcze mi zabrakło na tą psiutę tu krótką. 2000 zabrakło. No jeszcze muszę wysłać jeden transport. Idealnie, zobaczcie, idealnie z pieniędzmi wyszło. Jeszcze tą trójcę wyślę. Tu w to miejsce. 3000, 2000 akurat, 1000 zostanie. I będę mógł wysyłać już piasek. Dobra, to w sumie już wyślemy piasek. A miałem nie zatrzymywać pociągów. Cholera! Niech to szlak. Co się wydarzyło? Nie zatrzymałem. Już gdzieś zatrzymałem pociąg? Kurde, nie przypominam sobie. Ale możliwe, możliwe, że tak było. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra. Jeszcze nie w tą stronę. O zgrozo. No nie. Skiepściłem teraz. O Jezu, jeszcze nie to skasowałem. Ojej, uniu. Wiesz, ja teraz nie mam już pieniędzy na nic. Od początku. Masakra. Dobra, ale przynajmniej już wiemy, co trzeba robić. Chyba, że jeszcze możemy olać niektóre rzeczy, a mianowicie zrobić tutaj, daj mi 41 tysięcy, podwozić, zrobić tunel i dopiero ile to kosztuje? Tu kosztuje 9. Dobra, no sprawdźmy to, tak? Ja teraz już nie mam pieniędzy. Czy jestem w stanie zarobić tymi pracownikami? A, wraz zarabiam, mimo że tylko 1000. Ach ty. Dobra, teraz co z tym zrobimy? Panta, mamy 41, a potrzebujemy 42. Plus jeszcze, najlepiej to chyba było tu się ustawić, bo wtedy lepiej będzie zaatakować te tory. Może w dwa kierunki wtedy da radę zrobić rozjazdy. 42. Jeszcze jeden pociąg trzeba wysłać.
Nowo tysiaka dostanę? Nie, dostanę pełne dwa. Dobra, mamy hajs. Teraz co z tym? Teraz co z tym? W tą stronę dam radę. I pewnie w tą stronę też mam nadzieję, że dam radę. Najpierw w tą stronę pobuduję. Będzie 3000. Tylko za co? Wysyłamy. Ile dostaniemy? Trójkę? Czy dwójkę? Tysiaka. Kurwości. Dobra. O, za tego nic? Za tego nic? Ej, no ludzie. Mam 2000. Czyli to nie był dobry pomysł, żeby tak zaczynać grę? Dobra, ten poziom jednak już wymaga pomyślunku i to większego. Ale już wiem, na co się szykować. Przetestowane. Okej, teraz tak. Wiem, że tak, mogę sobie na to pozwolić. Dobra, wysyłamy pracowników. No i zarabiamy. Czy tym razem powinno się udać? Tutaj dwóch pracowników mogę wysłać. Teraz tak, tu trzech. Już, o, dobra, zaraz będziemy mieli na tunel. Pieniążka. Niestety ci pracownicy za wolno się tworzą. Produkują. Teraz tak, w sumie to i węgiel mogę wywozić. Ale to za moment. Wyprodukuję najpierw cały. Tak, tu już mamy fulla. Tu nie mamy pracowników. Także zarabiamy, zarabiamy. I tu jeszcze tak, tu mogę wysłać pracowników. Akurat tu się zrobi do 6. Ten podjedzie. Wyślemy od razu dwa transporty. Dobra, mamy już na tunel. Teraz zbieramy dalej. Trzech pracowników. A jeszcze dwóch. Znaczy jeszcze trzech wyślę. Teraz tak, wyślemy jeszcze jedną trójcę i zaraz wyślemy też węgiel, to będzie jeszcze więcej funduszy. Teraz tak, najpierw to my się wyślemy stąd, bo to jest, o kurwości, o dobra, udało się. Tą mańkę, cztery koła aż potrzebujemy, nie, potrzebujemy dwa. I dwa mam. No i pięknie. Dobra, to już pracowników też będę mógł wysyłać. Teraz tutaj potrzebujemy pewnie z 14. Ile to było? Dziewięć tysięcy potrzebujemy. Tu jedzie 3. 3 dojechało, mamy 6. 3 pracowników jeszcze mogę wysłać. I będzie 9. Dobra. Dobra, czyli jesteśmy już uratowani, już pieniądze będą. Także będę mógł już piasek wysyłać.
Stąd wyślę już węgiel. To trzeba tu poustawiać dobrze. Dobra, niech ten węgiel jedzie. Mamy 6, zaraz będzie 9. Jest ideolo. Pięknie, dobra. To teraz budujemy te tory. Pięknie, nareszcie. Możemy wysłać transport. I później wyślemy też transport z ludźmi. I zaczniemy produkować szkło. Muszę pamiętać, żeby nie zatrzymywać pociągów. Kurwości, nie tu. Aj, już go zatrzymałem, nie. Nie. Dobra, niech on jedzie, niech on pojedzie. Przepadło, trudno. Trudno się mówi. No nic za niego nie dostałem, oczywiście, że tak. Dobra, pojechało. Teraz potrzebujemy złotą. Złoto mam. Tylko tak, mógłbym się tu podłączyć, ale równie dobrze mógłbym pobudować tutaj tunel. Byłoby jeszcze szybciej i sprawniej. Tylko że to potrzeba mi 32 tysiące. A tu potrzeba mi oczywiście, że znacznie mniej. Ale... Jeszcze nie w tą mańkę. 11. Ale dłuższa droga. Trudno, ale już mogę przynajmniej wysyłać. I dobra, i zacznijmy wysyłać w takim razie. To już i sztabki złota będą produkowane, a czasu jednak ucieka. Czas ucieka. No i pięknie. Potrzebujemy sztabki złota tutaj dowieść, także zróbmy te tory. O kurwości. No to jest śmiesznie. Teraz tą sztabkę złota ja będę musiał znowu tędy dymać. Tutaj, do góry i tędy. Fiu, fiu, fiu. No dobra, to teraz stąd muszę zrobić odnogę tu. W sumie i tak muszę, bo szkło też jest tu potrzebne. Nieźle. Dobra. Trzeci ładunek to sobie odpuszczę, nie będę nigdzie wysyłał. Dobra, pracownicy są mi potrzebni. Niech sobie jadą tam. Już będę mógł szkło wywieźć tutaj do miasta. Już będzie 6 szkła. No i dobrze. Potrzebuję 8 ładunków szkła, dobra. Dobra, czyli tak, tu mam tak, to jeszcze ślemy sobie tu pracowników. Już będzie całe szkło wywiezione. To znaczy piasek, jaki jest mi potrzebny, to będzie już zrobiony, tak? Bo potrzebuję 8. Tu będę miał 6, tutaj kolejne. Dobra, to już jest zrobione. Czyli się zrobi 8 szkła. Spoko. Teraz robię 6. Dobrze, będzie. Mogę już wysłać pociąg. Z węglem, bo zaraz tu się skończy. Tak, pięknie. Już będę miał... 6, 8. To już będzie ostatni transport. Spoko. No i złoto mogę wysłać. To już też jest ostatni transport. Złota. Jeszcze pracowników, wiadomo. Pracowników trzeba będzie. Nie, dobrze jest. Pracowników trzeba będzie. O Jezusiu Maryjo, nie tu pojechał. Dobra, zawróci. Tu musi pojechać.
I po tym pociągu mogę zacząć wysyłać już szkło tu do miasta. A następnie tu trzeba będzie się skupić, wysyłać. Tak. Nie tak, nie tak. Dobra, połączone. Pojechało. I do miasta. Dobra, to już mamy załatwione. Teraz znowu to szkło trzeba produkować. Czyli ten piasek trzeba cały wysłać do szkła. Już złoto mógłbym wysyłać, no ale niestety nie mam jak. Znaczy nie, w sumie mam jak, ale dobra, najpierw ten piasek. Myślałem, żeby się pociągi nie zderzyły, tak? No bo teraz nie mogę zatrzymywać pociągów. Więc jest psikus. Mały. Nie mogę już ulepszyć pociągi. Dobra, ostatni ładunek. Cholera, źle, że to zrobiłem. Chociaż nie, dobra, w porządku, bo 8, no to 8. Jest ok. Dobra, pociąg ulepszony, to mogę już złoto wysyłać. Dobrze ustawioną mam drogę. Oczywiście, że źle. Dobra, ludzi będę musiał wysłać. To już mogę stąd wysyłać ludzi. A, mogłem ulepszyć jeszcze w sumie do... Nie, nie mam hajsu nawet, dobra. Okej. Teraz złoto trzeba będzie wysłać. Dobra. No i tak, pracowników, bo wysłałem co? 4, 8. A, już 8 złota wysłałem. Nie, on za szybko jedzie. Muszę go zatrzymać. Cholera, no. Aj, cholera jasna. Zapomniałem przecież, że one jeżdżą o wiele szybciej, te pociągi. No już trudno. Tak się starałem. W sumie mogłem tak robić. No, pilnować. Tak w porę zobaczyłem, bo przynajmniej pociągu nie muszę nowego zbudować. No i w ten sposób bym go nie zatrzymał. To by jechał dalej. Dobra, trudno się mówi. Pracowników jeszcze wyślemy. Teraz stąd pracowników wyślemy. Już tylko szkła nam brakuje. Możemy przyspieszyć, bo już tylko szkła nam brakuje, tak? Bo już tylko to mam do dostarczenia. A i tu jeszcze sztabki złota muszę dostarczyć. Kurwości, zagapiłem się. Dobra, czyli w czasie się nie wyrobię. Nie wyrobię się w tym czasie. Dobra. Tego nie zauważyłem zupełnie. Kupiłem się już tylko na tym. Dobra, czyli dwie gwiazdki mniej. Niestety. 9 sztabek. O kurde, nie, tu jeszcze pojechał. Dobra, to już zawracaj się. Takie w sumie. Dobra, to jedź. Tu się zawracaj.
Teraz z czterema wagonami jeżdżą. O, węgiel jeszcze. La 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 la. Pracowników dołożymy. No nie fajnie, nie fajnie. Nie podoba mi się to. Oj, źle by pojechał z pracownikami. Jeszcze tu pracowników trzeba. Z iloma jedzie? Z trzema wagonami, zawracaj. Dobra, teraz jedziemy. Tą biżuterię trzeba sprzedać tu w mieście. Kolejna biżuteria. Dobra, biżuterię przynajmniej mam z głowy. A skiepściło się. Złoto niech sobie pojedzie. Noż cholera. O, teraz. No i pracowników jeszcze trzeba będzie wysłać. Chyba jest przymało. 9 sztabek. Dobra, drogę już możemy ułożyć. Dobra, droga ułożona. No i dwie gwiazd. Patrz, jeszcze za mało. Kurde, jak to by wyszło, no, że wraz za mało. No nie wierzę. Amble je bable. Ej, dobrze, dobrze jedzie. Ej, ten jedzie dobrze. Ten też jedzie dobrze. Jeszcze jedna sztabka. No nic, mówi się trudno. Dwie gwiazdki mniej. Dobra, na tym sobie zakończymy póki co. Także dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć. Thank you.